Świąteczko mordeczki, jest mi was niezmiernie miło powitać w naszym kolejnym odcinku z Podlasia na wypasie. Riota z nami nie ma, Riot zarabia pieniążki, tak jak widzicie, pieniążku już powoli przybywa. Pojechaliśmy sobie sprzedać te przeżyto, pozwoliłem po rolnikach. Ogólnie nie udało mi się ogarnąć, żeby wszystko sprzedać do jednego, także Riot już pojechał, był u jednego, gość nam przelał pieniądze. 6 tysięcy chyba z tego co pamiętam, chyba tak, jakoś tak. I do tego pojechał jeszcze do drugiego i ogólnie z tego przeżyta, no zrobiliśmy im taką cenę, tutaj przeżyto farmingu jest tam po 700 zł można powiedzieć. My im zrobiliśmy cenę promocyjną po 650, wiadomo. No bo jakbyśmy sprzedawali tak, za taką samą cenę jak na skupie, no to kurde by pewnie nie chcieli od nas brać. Tak to wygląda, także czekamy po prostu aż Riot u tego drugiego sprzedał. Mi tam właśnie dzwonił chyba, że już tam powoli do niego wjeżdża, że mają tam rozładowywać. No oczywiście tam ludzie wiecie, z przeznaczeniem na paszę. A my wsiadamy do BM-ki i szalisz, ponieważ mam wam coś do pokazania. Jeżeli słuchaliście uważnie u Riota na odcineczku, oczywiście na który serdecznie zapraszam, to słyszeliście co tam prawdopodobnie się stanie i co się zadzieje. No a właśnie jadę wam to pokazać, co się stało i co się zadziało. W ostatnim odcineczku u Riota sobie oczywiście tutaj, dobra, nic nie jechało, dobra, BMK bokiem. W ostatnim odcineczku u Riota, Riot sobie tam oczywiście dokończył te żniwa, wkosił lucernę z tego co pamiętam, także my dzisiaj będziemy się ogarniać, my się też będziemy tutaj działać na tą lucernę, tak jak widzicie tutaj po mojej lewej stronie belki siana już są poprasowane z jednej łąki, na drugą, druga łąka jeszcze czeka, ale ja będę dzisiaj w odcinku chciał się zająć, dzisiaj odcineczek raczej taki, można powiedzieć, luźniejszy, bo ja się dzisiaj zajmę na odcinku prasowaniem. Sprasujemy sobie jedno pole słomy, jedno pole siana, tak mi się wydaje. Pojedziemy sobie na tą lucernę, wiem, że po raz kolejny jest pokazywana, będzie pokazywana ta lucerna, ale myślę, że to jest takie fajne, takie... Ja, inaczej, ja po prostu chcę pokazywać te dodatkowe uprawy. Dobra, zawieszenie w BMC się wytłucze całe. Ja chcę pokazywać te dodatkowe uprawy, bo nie każdy z tego korzysta i nie każdy może chce się do tego przełamać, a po takich odcinkach będzie fajnie. Nie no, chyba... Będziemy musieli wymienić, jak będzie... Tutaj nie można BMW jeździć, nie? Bo trzeba będzie od razu zawieszenie wymienić, może tak bokiem bardziej pojadę. No ale w sumie, kurde, no wiecie, ta droga oddaje, bo... Gdzieś się na godzinę taką drogą jechać, to mogłoby tak tłuc, tym bardziej, że wiecie, jak to czasami się wybija na tych polnych drogach, często po deszczu, że później się robią takie góreczki malutkie, nie? I też tak podskakuje to wszystko. Jedziemy sobie, kurde, w takie miejsce, gdzie jeszcze chyba na naszej serii ogólnie tutaj nie odwiedzaliśmy tego miejsca. No ale jak dobrze słuchaliście, ogarnęliśmy sobie dzierżawy. Co prawda ja się z gościem źle zrozumiałem tutaj. No i problem jest taki, że jest tych hektarów mniej. Z tego co pamiętam, jest tego hektarów półtora. Po prostu półtora hektara jest. Tutaj mamy jedno pole zaraz po prawej stronie, będziecie widzieć. Gość tutaj ma ogólnie zebrane już z dwóch pól. No i tak jak mówię, no dogadaliśmy się tak po prostu, że jeżeli będziemy też się tam z nim dogadywać i płacić mu, to tą dzierżawę będziemy cały czas mieli. No ewentualnie może później, no tak jak mówię, gość tam gadał, że rezygnuje z tego gospodarzenia powoli, także możliwe, że po prostu będzie tak, że sobie za jakiś czas odkupimy te pola od niego. No ale tak to wygląda, tak jak widzicie, żyto na zielonkę gostek tutaj miał. Kurde, no ładny kawałek, nie? Przy lesie, elegancko, haj, mam nadzieję, że chociaż tutaj nam dziki nie będą wżerały. Wszystkie pola potrzebują, że tak powiem, żeby o nie zadbać, nie? No tak jak widzicie, no jest tutaj wymagana orka, pH nie jest tak najgorsze, bo oczywiście próbki gleby sobie zanieśliśmy. Nie jest te pH najgorsze, no ale tutaj już na przykład w tym miejscu patrzyłem, że jest już na źle, także trzeba będzie wapna tutaj jak najbardziej rozrzucić, ale ogólnie kawałeczek myślę, że bardzo fajny. No i on ma ogólnie powierzchni pola pół hektara. Pół hektara, tak to wygląda. No i pojadę wam jeszcze te drugie pole pokazać, też jest niedaleko. No i tam już jest troszeczkę więcej, bo tam jest chyba prawie hektar, tam chyba 95 arów jest jakoś tak, samego terenu, a powierzchni pola tam dosłownie nie patrzyłem. No ale wiecie, zawsze jak będzie się orało, to gdzieś tam można odciąć kawałeczek, że tak powiem, nie? I będzie coraz więcej tych arów. No ale to za chwileczkę zobaczycie. Tamte pole, mimo że jest ładne, to te mi się bardziej podoba, tak myślę, bo te akcje wszystko będą o wiele ładniej wyglądały. Taką mam przynajmniej nadzieję, ale najlepiej jakby wyglądały oczywiście na dwóch. Dobra, dobra, Riot sprzedał właśnie drugą przyczepę, z tego co widzę, 5800. Ja się z nim później będę gdzieś tam widział, pewnie na gospodarce. Riot ogólnie dzisiaj ma się zająć zbieraniem belek, tych co już tam poprosowaliśmy, plus to co ja będę zbierał. Także pewnie na jego odcinek jeszcze zostanie tam troszeczkę tego zbierania, więc jeszcze zobaczycie, o to się nie martwcie. Aczkolwiek ja już tą ładowareczką się nazbierałem, że tak powiem, i nie ukrywam, że teraz poszukałbym sobie tura do case'a, ale jak dobrze wiecie, szykuje nam się powolutku, już w sumie bardzo dużymi krokami zbliża się
do nas nowy nabytek. No i powiem wam tak, ja już znalazłem, byłem raz oglądać, muszę jeszcze raz na spokojnie usiąść, poczytać opinię o tym ciągniku, żeby to się nie okazało, że wiecie, że my się napaliliśmy, że to jest zarąbisty ciągnik w miarę tani, za fajne pieniądze, z dużą mocą dosyć, i żeby się nie okazało, że to jest później klapa, że on się będzie psuł i tak dalej. I jeszcze myślę jakiegoś tutaj majstra z okolicy od nas zabrać, żeby po prostu, wiecie, no dać mu tam na flaszkę coś i niech z nami się przejedzie, niech on się wypowie też o tym ciągniku, bo wiecie, człowiek na wszystkim też się nie zna, no i najlepiej by to było tak zrobić. No i dojeżdżamy sobie do naszego drugiego pola z dzierżaw. Jest to, tak jak widzicie, te pole, tutaj goś miał owies. No i tutaj jest powierzchnia pola. O, równe 0,08 hektara, czyli mamy 80 arów, powierzchnia terenu 0,84. No i tak, kurde, ten lasek jeszcze mnie ciekawi, w przyszłości by, wiecie, można było wykupić. Nie wiem, jak tutaj wygląda ogólnie z tymi działkami, czy tutaj da się wykupić tak po długości, czy nie. Kiedyś by to trzeba było sobie zobaczyć tego. Dobra, dobra. Nagrywamy, dzięki. Dobra, nie ten kanał, chyba pomyliliście się. Dobra, dobra, dobra. Pozdrawiamy serdecznie. No tam, dobra, bez mi tu gadał. Mordo, poważnie mówię, no i ogólnie no, nie, mamy tutaj 0,84 no. hektara. Dobra, dobra, wjebane mają, bo jesteśmy na nagrywaniu, dobra. 0,84 hektara terenu. Zobaczymy, co z tym lasem, kiedyś trzeba będzie spojrzeć na tego portalu, bo podoba mi się on, duże drzewa są i można kiedyś było wyciąć. Dobra. Zawracam na gospodarkę, mordeczki, wsiadam w John Deere'a. Można powiedzieć, że chyba na moim odcinku jest to już ostatni przejazd John Deere'a, tak mi się wydaje przynajmniej. Zobaczymy, jak to będzie, ale oczywiście jeszcze tutaj mówiłem na rajota odcinku, że możliwe, że będzie coś takiego, że no po prostu mamy teraz taką gotówkę, za którą byśmy mogli kupić po prostu ten ciągnik i wiecie, kupić sobie ten ciągnik, który chcemy. Zostałoby nam mało pieniędzy, bo mało, ale w międzyczasie byśmy mogli sprzedać John Deere'a, a ten nasz ciągnik już by się mógł po prostu na kolejnych odcinkach pojawić i już coś robić, nie? A John Deere by sobie stał, ewentualnie też by jeszcze coś mógł podziałać, ale to miejmy nadzieję, że kurde, ktoś w niedługim czasie, jakiś potencjalny klient zadzwoni, bo wam powiem, że niby jest ten ciągnik ogłoszony, ale tak dzwonią, tacy wiecie. Wiecie dobrze, jak coś sprzedawaliście kiedyś, tak zawracacze dobrze, tak powiem, dzwoni, albo on coś chce się dowiedzieć, a to, a to sram, to, a koniec końców, wiecie, nie odzywa się. Już miałem tam dwa takie telefony, że gość mówił, dobry, witam. Gość mówił, że przyjedzie i koniec końców nie przyjechał, także no, dziękuję bardzo takim klientom. Także mam nadzieję, że po prostu w końcu się odezwie ktoś taki, wiecie, kto faktycznie jest zainteresowany tym modelem ciągnika, tym bardziej naszym ciągnikiem i będzie skłonny go zakupić. No ja nie ukrywam tutaj, że ostatnio z Riotem zauważyliśmy, że ten nasz John Deere strasznie kopci i pół wioski nie widać normalnie, ale to nie szkodzi. W takim stanie go sprzedamy, ewentualnie komuś będzie to przeszkadzało, to się założy jakąś skarpetę albo DPF-a na wylocie komina i tyle będzie, nie, z tego. Dobra, widzę, że Riot tutaj już jest chyba. Ja sobie bękę upalę jeszcze pod koniec. Lada pięknie pod tą góreczkę wjeżdża. Łok! Dobra, nieopanowany drift by był. Prawie wleciałem w kombajn. Dobra. Gasimy sobie tutaj wtedy bejce, żeby nie przeszkadzać. Po przepale. Jeszcze mogłem ją skatować do końca i kurde zgasić od razu. Jest Riot, dobra. Siemano! Siema, kurde, ale wyboje, ja pierdzielę. Ta droga u nas tragedia, nie? Tam widziałem tak? Dalej. No, ale jestem. No, zadowoleni z towaru? No git, mówi, że na śrutę idealnie, nie? Tam już mówi, że zaraz będą mieszać worki. Tam są ogarnąć, nie? No to git, a to bym sobie do nich telefony zapisałem, bo oni tam gadali, że w razie jakbyśmy jeszcze kiedyś coś mieli tam na sprzedaż po żniwach, to można się odzywać do nich. No, on pytał, czy na ten, czy kukurydzę będziemy mieli w tym roku. Mówię, nie, że w tym roku wszystko na sieczkę robimy, on mówi, że jakby co, to on też fajne śruty sobie porobił, mógłby, nie? Aha. Więc jak coś byśmy mieli jakąś, to on mówi, że śmiało, nie? Jeszcze nie mamy przystawki, no. No zobaczymy jak to będzie, nie? Dobra. Dobra, leć zbierać, włączać CB radio, będziemy sobie gadać, ja jasne. Oczywiście wsiadam. Ha, przepraszam. To jest CB radio, halo? Dobra, słychać wszystko. Otworzymy sobie szybko, odpalamy naszego John Deere'a i zobaczcie, kurwa, jak on kopci, nie? To jest normalnie niepojęte. Taka saza jest, że normalnie... No, wszystko normalnie wypala, nie? ESP nam dzwoni, czy my jedziemy, czy się u nas pali, nie? Tak. Czy odpaliliśmy John Deere'a, czy się pali, dosłownie tak. No i polecimy sobie prasować. Myślę, że najpierw polecimy sobie prasować tą naszą lucernę, a później polecimy sobie na tutaj słomę obok, albo tam polecimy, ale ja bym wolał na tamte pole jechać, co ostatnio Riot sobie kombajnował, bo ja już tutaj tutaj te pole już wam pokazywałem ostatnio, jak ja kosiłem, także wolałbym po prostu na tamte jechać, nie?
ale to wszystko wyjdzie z biegiem czasu i tutaj na odcinaczku oczywiście. Światełka sobie zapalimy, bo już na drogę wyjechaliśmy. No i lada moment, kurde, koszenie kukurydzy następuje, także mam nadzieję, że fajna akcyjka będzie. A mi się, mordeczko, jeszcze przypomniało, co ja ogólnie chciałem zrobić, aczkolwiek nie zrobię tego na swoim odcinku, tylko zapewne ty będziesz mógł zrobić. Okej. Mianowicie tutaj, mordeczki, ostatnio gadałem o tym stole do rzepaku i kurde, że ten rzepak by się przydało już zasiać, no a mamy sierpień, gdzie sieje się rzepak, więc ja bym po prostu w następnym odcinku powywoził tego wapna, uprawił tam od razu i siał tam rzepak, nie? A, tak, o, zaraz, tak? Tak, no. Ale chcesz to jeszcze orać, czy bez orki? Nie, no, orka, koniecznie. Aha. Orka, bo tam wymaga orki, a tym bardziej nie mamy nawet na chwilę obecną, miejmy nadzieję, że to się na wiosnę zmieni, ale na chwilę obecną nie mamy nawet takiego sprzętu, żeby tam, wiesz, bezorkowo wlecie się. A, no dobra, dobra. Także tak to wygląda. No a co, jeżeli chodzi o maszynki, no to wiecie, ja już mam tam swoje, że tak powiem, preferencje, jeżeli chodzi o tego młodego. Także biznesplan będzie można zrobić. Oczywiście będziemy chcieli tutaj zakupić jakiś bezorkowiec. Najlepiej 3-metrowy, mam nadzieję, że nam przyznają. Że taki się przyda, no ale wiecie, no oni teraz tam na tym młodym, no to z tego, co tak mi w ogóle wiadomo, no to oczywiście są jakieś tam punkty za tą uprawę ekologiczną, za tą uprawę precyzyjną oraz za uprawę chyba tą z technologią, że tak powiem, czyli jakieś GPS i tak dalej, do tego jest dopłata. Więcej punktów czy coś takiego jest przyznawane, no ale to wszystko wyjdzie, no mam nadzieję, że nam przyznają. Ja co bym chciał, to na pewno jakiegoś bezorkowca i myślę, że jakąś talerzówkę albo agregat jakiś cięższy, nie? No to by się i to by wystarczyło, zobaczymy jak tam z pieniędzmi, ile z tego zostanie, bo oczywiście jak dobrze wiecie, no tutaj sprzedajemy sobie oczywiście plony po cenach, że tak powiem, farmingowych, ewentualnie czasami zaniżamy, i czasami zawyżamy, no bo to jeżeli chodzi o na przykład siano kiszonkę też zaniżamy przecież, bo tutaj mamy... Zaniżamy. No to w sumie wszystko zaniżamy, więc wiecie, z tym nie ma żadnego problemu, tylko mordo, ja tak teraz patrzę, nie? No. Czekaj. Bo ja ogólnie pierwszy raz na Majze Plusie chyba prasuję sobie, ale nie, no jest, Majze Plus jest, bo kurde, tak się sprawiam, bo pierwszy raz widzę, wiesz, tą ikonkę suchej lucerny, nie? A, no. Na prasie i kurde, się tak sprawiam, że to jest praktycznie bardzo podobnie wygląda jak ta, co my mamy, nie? Aha, czaj, no, jasne. Czy też gram na tym, na Majze Plusie, nie? Tutaj, więc w sumie powinna być ta sama ikonka chyba. Tak, tylko chodzi mi o to, że wiesz, ja myślałem, że nie mamy Majze Plusa, że jest tutaj wgrana ta tekstura nasza, że po prostu nie używamy tutaj Majze Plusa, nie? O to mi chodziło. Okej. Okay. Ale tekstura belek będzie chyba ta nasza, nie z mapy? Nie, będzie z Majze Plusa. Tak? No popatrz. Jeżeli by używało, aczkolwiek to mogę zobaczyć, bo jeżeli używa oryginalnych tekstur, czekaj, muszę zobaczyć. Nie, czy ja gram na Majze Plusie w sumie u siebie też i... No jest, no. Jest, no, to, jest, no to musi brać wtedy, ona po prostu bierze pewnie oryginalne siana i zastępuje to nasza mapa. Także kurde, elegancko to wtedy wygląda. No, typi. Podoba się dla mnie bardzo. Jak ci kończę zbierać, to mogę do ciebie podskoczyć, nie? Od razu ten. Tak, jak najbardziej. Bo ja wziąłem przyczepkę sobie jak coś tutaj na siano i no. Drugie wezmę sobie na lucernę, nie? No. Ja ci powiem, że kurde, powolutku już myślę, z jakimi ogólnie maszynami fajnie wygląda też ten ciągnik, który my chcemy kupić i ci powiem, że wiem, co będzie trzeba na pewno do niego zrobić, bo ten egzemplarz akurat, który ja oglądałem, jest z tuzem i będzie można sobie walnąć w przyszłości, w niedalekiej przyszłości, jakąś kosiarkę na przykład. To jest właściwie drugi przejazd w gratisie, nie? No, dokładnie tak, także będzie można o tym pomyśleć. No i będę chciał dokupić, poszukać tutaj też jakiejś brony aktywnej najlepiej, żeby była do naszego siewnika, bo też ten zestaw będzie zarobiście wyglądał właśnie, jak będzie od razu jakaś bronka aktywna i wtedy wiecie, po orce nie będziemy musieli się pierdzielić z jakimś bronowaniem czy agregatowaniem, bo lecimy sobie taką broną aktywną z przodu i od razu będziemy mieli Baila Ela, że tak powiem, nie? Nie mów tego już. Dobra, bo już pewnie ci się nawinęło. Tak, już mam. Już powiedziałem sobie, nie? Dobra. Dobra, gitarka. Jak tam ci idzie w ogóle prasowanko? Spoko się zbiera to? No, gdyby nie John Deere, to spoko. Nie, już się tak śmieję, że mam do niego taką urazę, ale wiecie, ja tak się tam śmieję. To jest właśnie to, że nieraz tak jest, że kurde, wiecie, ja bym sobie to poprawił, gdybym się na tym znał, nie? A że się nie znam na tym, to wolę sobie to po prostu odpuścić, żeby nie zepsuć tego jeszcze bardziej. No, ale tak to czasami jest właśnie, jak człowiek bierze jakieś maszyny, niby je testuje, ale wiecie, tu się nie da przetestować wszystkiego, nie? I potestuję sobie, czy to jeździ, czy to się kupuje w ogóle. Ja i tak w nim parę błędów poprawiłem, bo miał warningi, jakieś errory.
poprawiłem to, żeby tutaj nic tam nie sypał. No a się okazało, że ma jakieś brudzenie i niszczenie zrąbane. Ale to już nie będę tutaj smętów na ten temat walił. No bo tak jak wiecie, za chwileczkę go powinno nie być. To powinno nie być, tak mówię, no bo nie wiadomo, czy tam się jakiś klient w niedługim czasie trafi, czy nie. No ale miejmy nadzieję, że ktoś tam drybnie, przedzwoni, przyjedzie, obejrzy i kupi. Nie, tak to dzwonią ludzie ogólnie, pytały co czas lata, to właśnie ten zawartacze dupy, tak, nie? Tak. No stopy. Tam dwa telefony są podane w pogłoszeniu, i do mnie, i do Riota, raz tu dzwonią, zależnie kto jest tam zajęty. I kurna, i do Riota, i do mnie, no stopy. No ale zobaczymy. A czego on taki zielony, a czego tak no, drogo? No tam kurde, ogólnie ten gość, tam nie wiem, przeczytałeś, ten, chyba czytałeś tam u ciebie pod filmem komentarz, kurde, że tam handlarz jakiś jest, nie? No. No ale kurde, tak ci powiem, że do handlarza to bym nie chciał, no bo wiesz, no handlarz chce kupić jak najtaniej, żeby jak najwięcej zarobił, nie wiesz co chodzi. Tak, i za dwa tygodnie no. Ten sam traktor za 5 koła więcej nie stoi. Tak, dokładnie nic tak. Nie porobiono nawet, nie? No, dokładnie tak, także no nie chciałbym za bardzo, on też tam pisał, że ogólnie może nam ogarnąć jakiś ciągnik właśnie, zależnie jakiego szukamy, no to on może poszukać, ale jak jeżeli będziemy chcieli od handlarza, no to po pierwsze ja nie lubię, dlatego że on nic o tym ciągniku nie wie, bo nic nie może wiedzieć. A po drugie, chyba że się dowiedział od poprzedniego właściciela, ale i tak nie wie tyle, co poprzedni właściciel. A druga sprawa, no to po prostu, no wiecie, działa to w drugą stronę, czyli jak on sprzedaje, no to będzie chciał jak najwięcej zarobić, tak? I nie ryż, że my zapłacimy, to może też jeszcze ten ciągnik nie będzie dobrze pracował. A potem mi się udało znaleźć od gospodarza, także miejmy nadzieję, że kurde, dobijemy targu. Ja tak jak mówiłem tutaj, no będę chciał jeszcze, nie wiem czy tam gadałem ci o tym, ale będę chciał właśnie, żeby jakiegoś majstra tutaj z okolicy ściągnąć, co właśnie robi jakieś ciągniki, kurde, czy się w tym obeznaje. A, że sprawdzi coś tam. Tak, i żeby tam posprawdzał też, nie, bo wiesz, człowiek się niby tam coś tam zna, ale kurde, nie na wszystkim, i żeby coś tam też zobaczył swoim sprytnym okiem, nie? No, to tak, jak najbardziej trzeba. No. A też taki, jakby no, koszty zakupu można zbliżyć, nie? Dokładnie, a tam musi na flaszkę, tak, będzie zadowolony i bajlando. Damy radę. Kurde, jak mi nos swędzi, chłopie, chyba już się 10 razy podrapałem na odcinku. O, jaha, wiem od czego. Człowiek! Porąbi mi. Dobra, prawie do rowu wjadę. No, nie, ale mnie... powiem ci, że bez kitu trzeba kupić, kurczę, tura do tego case'a, bo to tak. Dupy, nie? Nie, już nie ma co się tą ładowarką męczyć. Ja teraz ładowarkę wziąłem normalnie sobie na przyczepę, co nie? Załadowałem ją sobie tak, o. Wjechałem sobie, wiesz, burty do takie, że powiem, deski porozkładałem, żeby wjechać. I jest tragedia, nie? Bo wiesz, teraz wjechałem, zaraz chciałem zjechać tym i... Jak to jest, nie? No. Bo tak to właściwie, no, musimy wozić po prostu drugi sprzęcie ze sobą, nie? Tak. No tak, ja ci powiem tak, dzisiaj usiądę, popatrzę. Ja jeszcze muszę tam z gościem się dogadać na konkretną cenę, jak już byśmy się mieli tam dogadywać na temat tego ciągnika, i jak już będzie wszystko wiadomo co, ile i jak, no to możemy sobie rozplanować to, ale pamiętaj, że jeszcze musimy, no może nie musimy, ale przydałoby się w tym sezonie albo po prostu gdzieś tam na wiosnę kupić ten paszowóz, nie jednak. No, już trzeba. A to myślisz jakiś nowy będziemy brać, czy raczej nie, używany, chyba tam nowy. Aha. To człowieku takie pieniądze, że używanego się coś poszuka i będzie elegancko. Myślę, co za młodego i tak tam będzie tylko parę maszyn tych uprawowych, tak? I no, pewnie jeszcze mówisz, no trzeba popatrzeć. Może. No, trzeba popatrzeć, kurde, jak to wygląda. Jak to wygląda, panie Dziejku, z kosztem tych maszyn, nie? No, ciekawe, jak to kosztowo wygląda. No coś takiego dobrego, to na pewno 40. No wiesz, tam zawsze można, kurde, dołożyć ze swojego, no ale my nie mamy co ze swojego dokładać, nie? No, póki co jest tak, trochę mamy budżet spięty. Kurde, jak elegancko, ja akurat skończyłem, ty akurat przyjeżdżasz, miniemy się tutaj, ja lecę prasować na te kolejne pole. Kurde, tak myślę, chociaż nie, a ty tam te belki rozładowałeś sobie, o? Stoją po prostu tam, załadowane, nie? Dobra, elegancko. Więc ja tam tylko postawiłem, wiesz, słomę, siany nic robiłem, nie? Dobra. Dobra, to ja palę wroty wtedy na te pole, no mówię, chyba że przejdziemy się mordeczki aż tam, gdzie Riot ostatnio kombajnował. No bo będzie po prostu coś innego pokazanego, bo tutaj tą łąkę cały czas pokazuje. Tak, tutaj tą łąkę cały czas pokazuje, teraz bym kolejny raz te pole pokazywał, także nie uśmiecha mi się do tego. I teraz tak jeszcze patrzę, w tym ciągniku, który oglądamy, przede wszystkim mi się podoba to, że no ten John Deere ma swój urok, nie? Ale jednak te przecięcie na środku kabiny, ten słupek denerwuje trochę, nie? Znaczy, ogranicza widoczność, nie? A no w tamtym ciągniku, co chcemy kupić, no kurde, jest to elegancko już tak przeszklone i nie będzie nam to ograniczało żadnej widoczności, a nawet wręcz powiem, że tam widoczność jest zajebista wręcz. Plus do tego chciałem tutaj porównać też, bo tutaj się John Deere małem. O wiele lepszy skręt ma, nie? Ciągnik, który chcemy kupić. Bo u niego się koła jeszcze tak jakby, wiecie, skręcają i plus do tego się przechylają, jak w tych niektórych John Deere'ach było i tak dalej. O, to fajnie jest, no. No i lepszy skręt będzie miał, także naprawdę petarda. I nie ukrywam, że już sobie
Na singlu oczywiście potestowałem zestawy jakieś z tym ciągnikiem i kurde... Nic, tylko się rozwijać, kupować sprzęt do niego i będzie bajlany. Nie, będzie petarda, naprawdę. Jak już też widziałem, to mówię No, tamten ma ten swój charakterek taki, nie? Ma. Dobra, masz rację, gościu, nie ustępuj mi pierwszeństwa, dobra. No i tym bardziej, że kurde... Właśnie, o tym jeszcze nie mówiłem. Co prawda, jakbyśmy go kupili, to bym dopiero o tym powiedział też, ale tamten ciągnik ma... przerobione tryby. Ten właściciel poprzedni przerabiał i ma przerobione tryby na skrzyni, więc on nie jedzie. Oryginalnie chyba te ciągniki jadą podobnie do John Deere'a, około 30-35, a gość tam sobie przerobił skrzynię na 43, nie? To spoko. No, także będzie szybszy. No, to bardziej u nas wszystko jest tak daleko, nie? Daleko jest nam polecić, więc fajnie, że się przerobisz, nie? Git. Nie wiem, czy on tam właśnie dokładał tego biegu, ale chyba nie, tylko po prostu pewnie przerobił zębaty. No, ale tam się nie pytałem, ważne, że tam kurde będzie troszeczkę szybciej jechał, nie? No, nam się przyda na pewno, nie? No mi jednego szkoda jest tym John Deere'em, kurde, że przyniósł takie świeże te opony, kurde, no tutaj jeszcze bieżnika jest naprawdę i tak naprawdę te opony podnoszą mocno jego wartość, nie? Bo za takie opony nowe to pewnie z 15 trzeba położyć. No, to właśnie spoko będzie, że te opony są, to zawsze trochę więcej możemy to wystawić, no wiadomo, że tam to coś tam dymi jednak, nie? Też nie wiadomo dokładnie, co tam się dzieje. To co, w tym John Deere'ze? No. A chuj mnie to obchodzi, że coś tam dymi, kurde, niech ktoś go kupuje i wek. No znaczy, no to chodzi, nie, że jak dymi, to odpali, powie, no panie, ale masz pan nowe opony, żeby pan naprawić, nie? Jo, nie no, ja powiem gościowi, że to kurde czysta, ja wiem co ja mu powiem, ja mu powiem, że człowieku to jest bydek haknym. Powiem, że to podkręcona dawka paliwa jest po prostu i przez tą podkręconą dawkę paliwa on tak, no musi kopcić, nie? No bo jednak więcej spala. No i git. Gość będzie myślał, że ma więcej koni, a się okaże, że koni jeszcze mniej jest niż kurde podgrało. I ogląda nas teraz kupiec i mówi, dobra. Pewnie zaraz będziemy na wszystkich porach na film. Co to jest? Co? To jest? Dobra. Macie rację. Wczoraj zamówiłem, siedziałem przed live'em, bo kurde zapomniałem, że miałem zamówić stworzeń do zawiasu drzwi od case'a naszego, nie? No. Zamówiłem, opłaciłem, gość, było na stanie, teraz otrzymałem maila, że anulują moje zamówienie, bo jednak nie mają tych stworzeń na stanie. Aha, dobra. Kompetentny pracownik widzę na odpowiednim miejscu. No, to bardziej chodzi o to, że nie pilnują kurde stanu sklepu, nie? No tak, to chodzi, no. Nie? Kompetentny pracownik, mówi. Może wiesz, jak nie wie, co się dzieje, to... Tak. Dobra, to wtedy sobie kupię gdzie indziej, tylko mi pieniądze oddacie, chmenty. Jechać z nimi. Kurde, jeden ten stworzeń 9 dych. Polipka, a jest ich ile? Dwa przychodzą, nie? No to masz na te zawiasy na drzwi, tak jak przychodzą. U mnie tam po prostu te drzwi się ciężko zamykają, bo i boję się, że zamyknę zaraz na momencie rozwalę, bo ciężko się zamykają, bo ktoś tam śrubkę chyba 13 włożył zamiast tego stworzenia. I wiesz, jest delikatny luz i te drzwi są lekko opadnięte, nie? Że tak powiem. Dobra. Powoli kończę, bym się zbierać. Elegancko. Wszystko idzie. Ja akurat na te pole wjechałem. No widzisz, sam widzisz ile mi czasu zleciało na sam dojazd. Dojazd, a jeszcze on jest chyba ten dwuwolniejszy, nie? Ten 30 par tego śmiga. Co, John Deere? No. 30. No, 30. Dobra, jeszcze jedna belka lucerny wypadła u mnie na polu. No, to już się zabierze później, nie? Ja ze sobą się weźmie. Nie ma problemu. Rozdzieli. Właśnie, to albo siano zadajemy tam do sadowy, a jak chodzi o lucernę, to gdzie będziemy dawać? No obok, nie? Żeby po prostu tak? była taka, żebyśmy nie zastawiali jedno drugim, nie? Mhm. Po prostu się da obok i tyle. No i mordeczka, tutaj ostatnio gadałem też z Bronkiem na naszej serii i nie wiem, czy tobie proponowałem to, co myślisz o tym, żeby zrobić te... Bo ogólnie tak, powiem ci tak. Ten zestaw, który ja będę chciał, co ci pokazywałem zresztą, nie? W sensie z tą broną aktywną. Będzie o tyle problem, że po prostu jak będziesz chciał siać ścieżki i je łączyć, no to wiesz jak to wygląda, nie? No. I one po prostu będą się niszczyły, te ścieżki, no bo wiesz, jak broną aktywną przejedziesz, no to się zniszczy, nie, ta ścieżka. Wiem, do czego nawiązujesz. No, to chodzi mi po prostu o to, żeby w tych plikach dodawać, nie? Jak się będziesz chciał się zabawić, to spoko, nie? Bo jak nie, to... Nie ma żadnego problemu, nie? No to okej. Także ludzie, to po prostu będzie wyglądało tak, zanim napiszecie, że to jest hachmyństwo. Chodzi to po prostu o to, że... Wy nie będziecie widzieć, że będziemy robić ścieżki, bo tego nie będzie widać, bo nie będziemy robić tych ścieżek, a po prostu później sobie w plikach dodamy, nie? I to nie jest to, że nam się nie chce, tylko po prostu to, żeby chcemy, żeby to ładnie wyglądało. Wiesz, to nawet w sumie, jeżeli to potencjalnie gramy, czy jesteśmy w ralu, tak? I robimy te ścieżki. Wiem o co ci chodzi. Jest taka sama ta tekstura, nie? No niekoniecznie, bo jeżeli masz siewnik, niektórzy mają po prostu tak, że masz wyłączane... O, takie te talerze jeszcze, wyłączane sekcje, tak, a są te talerze, które, po których widać gdzieś tam tą ścieżkę, no dobra, nie? No to...
No, ale no, też o tym mówiłem właśnie, o tym samym mówiłem co ty teraz na serii z Bronkiem, nie? Że właśnie, że a, zasadniczo, no to, no, zasadniczo no, w realu też nie widać, jak się te ścieżki robi w większości przypadków, nie? Mm-hmm. No tak. No, także myślę, że nie będziecie nam mieli tego za złe, a po prostu jak będziemy mieli ten zestaw, to na pewno będzie to o wiele fajniej i przyjemniej wyglądało, nie? Popie, pod tą kurę wyjeżdżam. Nie wiem, co się z case'em, ale są tak, no po prostu nie ma siły, nie? Mordo, a ty nie masz przypadkiem czegoś tak jak kurde ostatnio Bronek miał, nie? Jak ja u niego byłem i ja miałem podpięty u niego shifter. I okazało się, że ten shifter tak jakby wbijał mu, czy wybijał lekko bieg. On po prostu ustawił sobie martwą strefę tam na zero. I coś się działo z tymi biegami i on po prostu ograniczał go tak, że on nie mógł, mój żaden ciągnik, kombajn, nic nie mogło podjechać pod żadną górę. On włączył shiftera i wszystko było git. I pytanie, aha, czy ty nie masz czegoś ustawionego, wiesz, tak, że na przykład ty jedziesz, a na przykład joystick ci może lekko hamować coś, nie wiesz, co chodzi. Znaczy, nie, na joysticku nic nie mam, bo no ja wiem, ale tak przykładowo wiesz. Mówię, nie? No nie, nie, albo na przykład P-wordy, nie, że na przykład masz hamulec i hamulec ci się lekko wciska, nie? Nie, nie ma nic takiego. Ja myślałem, że może kable, bo tak wygląda jakby kamień podłączony, ale podpiąłem zaraz kable. Łapie, kurwy synie. Przepraszam. Nadal nie mogę z tego tego. Mówię, nagrywamy, a Bolek, dobra, jakby mi nie wierzył, kurwa. Bez kitu, nie? Siedzimy na kanale nagrywania, jeszcze ten kanał się nazywa Tak Nagrywamy W Chu. Chyba są Bolek, goni sobie się, a? Dobry gość. Pranksterzy. Ta, dubiel. Wybrałaś. Ja mówiłem, że krótszy odcineczek tutaj wyjdzie, a ci powiem, że tak drugi raz obierzam i pół godziny odcineczka już jest. Także ja sobie jeszcze chwileczkę tutaj dosłownie poprasuję, parę przejazdów sobie mordeczki zrobię i będziemy mogli sobie kończyć odcineczek. Te pieczone. To przewaliłeś tu pewnie. To nie, nic się nie stało. A i ogólnie jeszcze mordo, co do naszych takich innowacji, to na tą somę, co tam mamy, to już bym dodał ogólnie autoload, nie? Żeby te belki pod tą wiatą się automatycznie układały, nie? No, dobra. Bo ty chcesz te moje plany jakieś robić, tak? Tak, no dokładnie. Właśnie kurczę, jestem ciekaw, bo ty mówisz, że da się zrobić, żeby one miały jeszcze na wysokość. Poziom wyżej, nie? No, czy możesz sobie zostawić 100 poziomów wyżej, nie? A to jest w tym tylko w XML-u? Tak, to jest tylko w XML-u. Bo jakieś tam właśnie widziałem, że tam jest coś od wysokości, ale kurczę, chciałem ustawić, że było więcej i kurde, nie dało rady tego zrobić. Tam są dwie wysokości, kurde, i teraz nie pamiętam, od czego to było. Bo ogólnie długo będę robić update tych plądeczek, nie? I tak właśnie kminię sobie, że zrobić... żeby w różnych rozmiarach jeszcze. No, żeby właśnie było tak, że jest ta jedna... na trzy warstwy zrobić po prostu, nie? Ewentualnie nawet czwartą może, ale tak myślę, że trzy byłoby git raczej. Bo te dwie takie... no, słabo to wygląda, nie? No. Więc jakby było trzy warstwy, to spoko, bo jeszcze zrobię... mam w planach zrobić wariant taki... dwa razy mniejszej plandeki, nie? No mnie kurde ogólnie boli, że na przykład... chyba, że się da, wiesz, gdzieś tam po prostu jakimiś linijki dopisywać i tak dalej. Chodzi mi o to, żeby ten stuk na przykład, nie wiem, był w kształcie L-ki, żeby coś. A no. Też mnie boli to, że nie możesz ustawić czegoś takiego, bo że też się da. Na przykład pierwsza warstwa, no szczególnie chodzi mi tutaj o belki siano-kiszonki. Mhm. Pierwsza warstwa się układa szeroko, druga warstwa się układa wężej, że niby już mniej jest ułożone i tak dalej, nie? No nie, to działa na zasadzie po prostu jakichś, nie wiem, takich jakby na kwadrat. No ale wiesz, sobie tak myślę, że zasadniczo jakbyś sobie masz te nody do ustawiania tego stogu, szerokość, wysokość i tak dalej, to jakby na przykład zrobił kolejny taki i podpisał to w XML-u, nie? Ciekawy jestem, czy by ten skrypt... aha, i tego przestawić, bo tak? Tak, no. Ciekawe, no. Tylko nie, to by nie działało, mordo, wiesz. A nie, bo różne wielkości belek. Właśnie, o to chodzi, no. Różne wielkości belek, czy palety, czy coś, no to by nie oddało faktycznie. Coś innego wymyślił, żeby tak wyglądało, nie? Szybkie rozwijanie pomysłu naszego. Tak. Dobra. Ja powoli wjeżdżam na gospo z tymi belkami. Dobra. Ja sobie tutaj mam te dwa przejazdy. Pasuję sobie, spasuję jeszcze jeden gdzieś tam wzdłuż i będziemy mogli kończyć odcinek. Nie chcę was tutaj też męczyć tym prasowaniem tylko. Ty, ale wiesz co? Bo tu mam trochę problem, bo tu stoją, są te belki. Big bugi? No, big bugi są właśnie. Chyba, że po prostu od strony tej bramy ustawić, nie? Tam, gdzie żmijka stała. A żmijka się dała do obory najwyżej. Ale co, belki czy big bugi? Nie no, belki. Ja bym wolał na przykład Big Buggy przestawić na tamtą stronę, gdzie chyba żmika jest, a belki wtedy tutaj dać. A, no wiesz jak Big Buggy może zrobić wtedy? No. Może się przestawić w stronę tak, żeby jak wjeżdżasz tymi drugimi wrotami, to żeby one były prosto na widok. Po prostu no, no, o 90 stopni obrócić. Tak, będzie bajlando. Ciekawe, co tam u Darusia naszego słychać. Kogo? U Darusia. To skupię. No tak, co belki skupię. A bo tam u niego jesteś, no tak. Kurde, ja może... kurde, dobra, ja chłopie robię ostatni przejazd i idę do niego na kawkę wtedy.
A, to spoko, no to ja to zapierdzielam, a sobie na kawę piję, no. Tak? Tak, dobra. Ja takie, że to w termosie Inka i też ledwo co. Nie, dobra, ja ogólnie też trochę przesadziłem tych bugów. I dobra, wyłączam prasę. Zagaszimy ciągnik, nie szkodzi. Turbina... A, ostatnio mnie widz poprawił, bo powiedziała, że się turbina nie wystygła, nie? No. A się okazało, że to nie chodzi o stygnięcie turbiny, tylko chodzi o to, że po prostu jak się od razu gasi samochód po... czy tam no, po prostu jakiś pojazd po przepale, to turbina chodzi na sucho, bo olej spłynął z niej i ona się jeszcze kręci. Aha. I to o to chodzi. No ale mniejsza, dobra. Jedę do naszego tutaj kolegi na kawę z prądem, albo jakąś herbatkę z prądem, wiecie o co chodzi. A ja się oczywiście z wami żegnam, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, zapraszam na poprzedni oraz kolejny do Rajociny, na jego kanał. Dobra, śmiej się. Rajociny. Do Rajociny jak najbardziej. Ja się z wami oczywiście żegnam, życzę wam miłego dzionka lub wieczorku, lub czegokolwiek. Zostawcie coś po sobie, będzie mi niezmiernie miło. Do następnego, na razie, cześć. Elo.